Dzień dobry, witam Państwa. Zapraszam na kolejny serwis informacyjny telewizji Sędziszów Małopolski, a w nim między innymi. Mieszkańcy Góry Robczyckiej wypowiedzieli się w sprawie zmiany nazwy swojej miejscowości. Większość jest na nie. Podsumowując niedzielne konsultacje, można stwierdzić, że mieszkańcy Góry Robczyckiej wypowiedzieli się przeciw zmianie nazwy miejscowości, urzędowej nazwy miejscowości Góra Robczycka na Góra Królewska. Olech z Ukrainy odebrał drugą porcję darów od mieszkańców Sędziszowa dla Żmyrynki. Co to mówić? Wojna jest wojna. Dziękuję Wam. Dziękuję za pomoc. Safran szuka pracowników. Trwa rekrutacja. Przede wszystkim są to ślusarze, operatorzy OSN, operatorzy procesów specjalnych, kontrolerzy jakości i monterzy przekładni lotniczych. 17 marca w Powiatowym Centrum Edukacji Kulturalnej w Robczycach został rozstrzygnięty powiatowy etap wojewódzkiego turnieju poezji i prozy Zawsze Wierni. Do finału zakwalifikowało się 6 osób. Do eliminacji powiatowych konkursu Zawsze Wierni zgłosiło się w sumie 43 osoby, 31 uczniów szkół podstawowych i 12 uczniów szkół ponadpodstawowych. Spośród nich jurorzy wybrali najlepsze prezentacje i do dalszego etapu zakwalifikowano po 3 osoby z każdej kategorii wiekowej. Laureatów zaproszono do Robczyckiego PCEK-u na oficjalne ogłoszenie wyników i po odbiór nagród. Przy zdalnej edycji konkursu brakuje nam i nauczycielom, i członkom komisji tego kontaktu z żywym słowem, dlatego o recytację poprosiliśmy właśnie ścisłą czołówkę laureatów. Zaprezentowali tutaj się na żywo. Oprócz tego od kilku lat tradycją jest, że powiatowy etap konkursu Zawsze Wierni otrzymuje osobowość patrona. Tytuł konkursu Zawsze Wierni nasuwa właśnie to skojarzenie, czyli osoby, które wierne były ojczyźnie, ideałom takim jak miłość do ojczyzny, honor, wierność zasadom, bohaterom niezłomnym. W tym roku taką bohaterką jest siostra Ludwika Marszałka Emilia Szlachta, pseudonim Maj, pseudonim Mila. Opowiedział o niej pan Szymon Pacyna, który wcześniej poświęcił nieco czasu, żeby poszukać materiałów związanych z jej osobą, dowodów, informacji. No i ten jej biogram w nieco rozbudowanej formie niż ta prezentacja na eliminacjach można zobaczyć na planszowej wystawie w Powiatowym Centrum Edukacji Kulturalnej w Robczycach. Nadesłane prezentacje konkursowe oceniła 3-osobowa komisja. Były to panie Dorota Bielatowicz. Pani Dorota Bielatowicz na co dzień pracuje jeszcze na terenie powiatu dębickiego, jest takim animatorem kultury, była nauczycielką, która prowadziła klasy autorskie, teatralne. Kolejna pani to pani Marta Gontarska, która też jest członkiem Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców, no i wieloletnią nauczycielką języka polskiego, też z doświadczeniem instruowania recytatorów. I jako przewodnicząca w komisji pracowała pani Zofia Antonina Migała, lokalna poetka, animatorka kultury. Przesłuchania odbyły się też na zasadzie zdalnej. Panie otrzymały przesłuchania drogą elektroniczną, zapoznawały się z nimi, odsłuchiwały, a potem już wypunktowały też w pewien sposób te recytacje, albo właśnie z pomocą punktów, albo za pomocą takich wskazań, kto na pierwsze, kto na drugie miejsce. No i potem na zasadzie jakiejś telekonferencji, wspólnego porozumienia ustaliliśmy ten wynik ostatecznie. Wśród uczniów szkół podstawowych do etapu wojewódzkiego zakwalifikowali się Sławomir Pazdan ze Szkoły Podstawowej w Zagorzycach Dolnych, Natalia Kisiel ze Szkoły Podstawowej w Iwierzycach i Martyna Żuczek ze Szkoły Podstawowej w Nockowej. Nie spodziewałam się, że w ogóle coś zajmę, jakiekolwiek miejsce. W tamtym roku miałam wyróżnienie na etapie powiatowym. Jakaś nadzieja zawsze jest.
Bardzo się z tego cieszę i mam nadzieję, że może coś uda mi się tam zająć w tym drugim etapie. W kategorii szkół ponadpodstawowych do dalszego etapu zakwalifikowali się Kinga Gąsior i Maria Zima z Liceum Ogólnokształcącego w Ropczycach oraz Justyna Susz z Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Ropczycach. Wybrałam jeden z utworów Leszka Mroczkowskiego, ponieważ on bardzo dużo wciela emocji w swoje utwory i też mogłam je przekazać innym, tak, recytując właśnie ten utwór. Wybrałam utwór Barbary Jęczowej pod tytułem Zakatowani. Wydaje mi się, że z tym była historia taka, że pani moja wychowawczyni poleciła mi właśnie zbiór pewnych wierszy, poezji i ten wiersz od razu mi się rzucił w oczy. Myślę, że jest w pewnym sensie w moim stylu i ja piszę też sama wiersze i inne rzeczy, że tak powiem. Więc no, przypadł mi po prostu do gustu, tak w sercu od razu poczułam, że to jest to, co ja chcę mówić. Głównym celem turnieju poezji i prozy Zawsze Wierni jest rozbudzanie wśród młodzieży zainteresowań literaturą oraz historią najnowszą Polski. Ponadto konkurs jest hołdem dla wielkich bohaterów walczących o wolność ojczyzny. To jest dla nas bardzo ważne, ponieważ dzięki nim żyjemy teraz w wolnym i suwerennym państwie. Oddali za to życie, więc myślę, że powinniśmy pamiętać o nich. To jest bardzo ważny temat, ponieważ większość ludzi niestety w galopie dnia codziennego zapomina o tym, że dzięki nim właśnie żyjemy w takim kraju, w wolnym kraju, że dzięki nim Polska dalej istnieje, że to oni przyczynili się do tego, że tak naprawdę możemy tutaj mieszkać i żyć. Konkursy w ogóle prowadzone w takich formach, recytacja takich utworów historycznych po prostu wzbudza w uczestnikach, ale i też w słuchaczy taką chęć poznawania tej historii. W etapie wojewódzkim oprócz uczniów z powiatu ropczycko-sędziszowskiego wezmą udział laureaci z powiatu strzyżowskiego, mieleckiego i dębickiego. Finał zaplanowano na 24 marca. Druga część darów dla miasta partnerskiego Sędziszowa Małopolskiego Żmerynki została przekazana. 21 marca odebrał je kierowca z Ukrainy, Olech. Dary od mieszkańców gminy dla Żmerynki zostały przekazane już po raz drugi. Tym razem ich odbiór miał miejsce w Sędziszowie Małopolskim. Jak mówi kierowca, który zajmuje się transportem darów, Olech, wszystko jest dzielone pomiędzy najbardziej potrzebujące miejsca na Ukrainie, ponieważ w Żmerynce jak na razie nie ma żadnych działań wojennych. Jak mieszkańcy Żmerynki zareagowali na pierwszy transport darów Sędziszowa Małopolskiego? Pierwszy to my nawet nie spodziewaliśmy, tak, że będzie tak szybko, pierwszy raz. O, a dalej już ja począł jeździć. No, zaraz dużo ludzi przyjechali do Żmierinki, kto tam był w Charkowie. O, kto ujechał, kto został się. No, u nas zaraz na razie spokojniej. I co jest potrzebne? Jakie rzeczy są najpotrzebniejsze teraz dla państwa? Dnia mieniajca, потому що to не для громади, а то для всіх в Україні. То есть ми робимо то всіх там макарон до макаронів, там консерви до консервів і що потребує там Харків. І до Харкова направляємо, то не для Жмеринки. To dla wszystkiej Ukrainy. W stanie wojennym przekraczanie granic jest utrudnione, ale osoby wiozące pomoc humanitarną mogą poruszać się swobodnie. To jest dozwiel z Kijowa, dlatego sproszczona procedura dla pomocy. Jak ja jestem na granicy w spiskach tych, to ja mogę jechać. Że ja wozię dopomogę od Polski. Sytuacja na Ukrainie jest bardzo ciężka. Pomimo strachu, trudnych emocji i bezsilności wszyscy czekają na dobre wieści o zakończeniu wojny, mówi kierowca z Ukrainy. Wszystko będzie Ukraina, ale czekam na dobre nowiny z frontu. No, trudno o to mówić, bo to jest wojna i ludzie do tego nie mogą zwyknąć. Siedzimy w tych też w podwalach, w pogrybach,
tak, co to mówić, wojna jest wojna. Dziękuję wam za pomoc. Sędziszów Małopolski w dalszym ciągu będzie przekazywał dary dla miasta partnerskiego Żmerynki. Kolejne transporty odbędą się w najbliższym czasie. Kino Jedność w Sędziszowie Małopolskim po przerwie związanej z remontem holu i sali wznawia swoją działalność. Otwarcie i pierwsze seanse zaplanowano na 25 marca. Na tą wiadomość z niecierpliwością czekało wielu mieszkańców gminy i nie tylko. Od 25 marca ponownie będzie można oglądać w Sędziszowie Małopolskim filmy na dużym ekranie, co zaplanowano na początek. Mamy przygotowane filmy, jest to animacja Disneya dla najmłodszych, film familijny i na koniec film religijny Matka Boska z Guadalupe. Na holu kinowym, który również został odremontowany, będzie przygotowana wystawa zdjęć pokazujących naszą salę przed remontem, w trakcie remontu i oczywiście po remoncie, żeby można było porównać, jak przebiegały prace i jak obecnie wygląda zmieniona sala w stosunku do tego, co było wcześniej. Będą też wystawione stare foteliki, żeby można było porównać, jak wyglądały, jak się na nich siedziało. Także każdy, kto przyjdzie, będzie mógł sobie takie porównanie wizualne zrobić. Wyremontowane kino może pochwalić się dużo bardziej komfortowymi warunkami niż miało to miejsce do tej pory. Zmieniło się naprawdę wiele. Dla większości na pewno najważniejszą zmianą będą fotele. Są nowe, mają dodatkowe uchwyty na kubki. Są bardzo wygodne, bo już oczywiście je przetestowaliśmy. Ponadto cała sala została zmodernizowana, została wysodowana, wymalowana boazeria, odświeżony materiał, wymieniona posadzka. Scena została wymalowana na czarno, żeby przy różnych projekcjach teatralnych te białe ściany, które do tej pory przeszkadzały, nie były już widoczne. Wymienione też zostało kotarowanie, dołożono oświetlenie LED-owe. Sala kinowa liczy 244 miejsca. Seanse będą grane od piątku do wtorku. Zaczynamy standardowo 15:30 i tak jak do tej pory będą trzy propozycje w każdym dniu. Coś dla dzieci, dla rodzin, dla starszych. Nowe oblicze ma teraz również hol kinowy. Jest niemal nie do poznania. Widać to oczywiście na ścianach, na sufitach. Jest dołożone oświetlenie LED-owe. Jest wydzielony sklepik, który do tej pory był tylko odgrodzony od holu kratą. Również na części sklepiku i części szatnianej została położona nowa wykładzina. Do tej pory był tam parkiet, który niestety nie nadawał się już do dalszego użytkowania. Także wizualnie myślę, będzie to duże zaskoczenie dla widzów. Przypominamy, bilety na seanse filmowe można nabyć w kasie kina, ale nie tylko. Istnieje możliwość, aby zakupić je przez internet. Za pośrednictwem strony internetowej kina można również zarezerwować wybrane miejsca. Ceny biletów pozostały bez zmian. Mieszkańcy Góry Ropczyckiej wypowiedzieli się 20 marca przy urnie do głosowania, co sądzą o zmianie nazwy swojej miejscowości na Góra Królewska. Znamy wyniki konsultacji społecznych. O zmianie nazwy Góry Ropczyckiej na Górę Królewską mówi się w gminie Sędziszów już od dawna. Do tej pory odbyło się w tej sprawie wiele spotkań i konsultacji z mieszkańcami miejscowości. O tym pomyśle mówiło się już od paru lat. On się przewijał na dożynkach gminnych organizowanych w Górze Ropczyckiej, ale tak dobitnie został on wyartykułowany w formie głosowania przez mieszkańców 16 lutego 2020 roku. Zebranie co prawda wtedy dotyczyło przyłączenia części Góry Ropczyckiej do Sędziszowa Małopolskiego. Mieszkańcy byli zdecydowanie przeciw przyłączeniu części Góry Ropczyckiej, ale pojawił się pomysł, ponieważ było ponad 100 mieszkańców i wtedy pojawił się pomysł, żeby zmienić nazwę miejscowości. Wtedy wszyscy praktycznie obecni, jedna osoba tylko była przeciwna, mieszkańcy Góry Ropczyckiej zdecydowali, żeby podjąć temat zmiany nazwy miejscowości.
Została podjęta później stosowna uchwała Rady Miejskiej. Pan burmistrz zarządził konsultacje z mieszkańcami, które odbyły się dokładnie 1 marca 2020 roku. W tych konsultacjach wzięło udział 89 mieszkańców, niemniej głosy oddało tylko 81. O ile pamiętam, 44 osoby były za zmianą nazwy miejscowości, 21 było przeciw i 16 osób wstrzymało się od głosu. Wynik był za zmianą nazwy miejscowości. Wobec powyższego uchwała ta miała być procedowana na najbliższej sesji Rady Miejskiej, która miała się odbyć w połowie marca. W międzyczasie został na terenie Rzeczypospolitej ogłoszony stan epidemii. Wobec powyższego sesja Rady Miejskiej zaplanowana z rozpatrzeniem tego wniosku mieszkańców Góry Robczyckiej. Rada Miejska się nie odbyła. Późniejsze rady odbywały się w formie zdalnej, wobec powyższego do tematu tego nie podchodzono. W marcu 2021 roku wpłynął protest dużej ilości mieszkańców, 354 osoby były pod tym protestem podpisane, które zdecydowanie z kolei opowiadały się za tym, żeby nie zmieniać nazwy miejscowości. Taki stan trwał przez następny rok praktycznie. Pojawiały się z kolei pisma i między innymi od Nowego Sołtysa, od Rady Sołeckiej, żeby Rada Miejska ponownie się pochyliła nad tematem, bo przez dwa lata on nie został w pełni rozpatrzony. Na wniosek mieszkańców podjęto decyzję o przeprowadzeniu konsultacji w formie tajnego głosowania. Jak głosowali mieszkańcy Góry Robczyckiej? Krótko podsumowując niedzielne konsultacje, można stwierdzić, że mieszkańcy Góry Robczyckiej wypowiedzieli się przeciw zmianie nazwy miejscowości, urzędowej nazwy miejscowości Góra Robczycka na Góra Królewska. Uprawnionych do głosowania było 898 mieszkańców Góry Robczyckiej. Do urny wyborczej, do lokalu wyborczego na te konsultacje pojawiło się, czy przyszło 335 mieszkańców Góry Robczyckiej. I spośród tej ilości osób 60 było za zmianą nazwy miejscowości, a 274 przeciw. Pojawił się również jeden głos nieważny. Decyzja mieszkańców jest wiążąca i Rada Miejska nie będzie już podejmować tematu zmiany nazwy miejscowości. 16 marca rozpoczął się w specjalnym trybie proces nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy. Uciekający przed wojną Ukraińcy mogą rejestrować się poprzez złożenie w dowolnym urzędzie gminy wniosku zawierającego podstawowe dane oraz zdjęcie. Większość systemów informatycznych działa na podstawie numeru PESEL. Pozwala on na szybką identyfikację danej osoby. Dzięki nadaniu numeru PESEL możliwe będzie korzystanie z usług publicznych. Numer PESEL potrzebny im jest do tego, żeby mogli korzystać choćby z opieki medycznej, móc podjąć tutaj pracę, korzystać ze świadczeń socjalnych, które rząd polski zapewnia uchodźcom z Ukrainy. Jak wyjaśnia Anna Olech, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Sędziszowie Małopolskim, na ten moment o numer PESEL mogą ubiegać się osoby, które przekroczyły granicę polsko-ukraińską. To jest ważne, że to ma być to właśnie nie od strony Węgier czy Słowacji, bo zdarzają się takie osoby. Na razie im nie możemy takiego numeru nadawać, aczkolwiek z tego co wiemy trwają prace nad nowelizacją tej ustawy, że oni również będą się o taki numer mogli ubiegać. I wszystkie osoby, które przekroczyły granicę od 24 lutego, czyli od dnia wybuchu wojny. Jak Ukrainiec może pozyskać PESEL? Jakie dane są potrzebne? Mówi Anna Olech. Dane takie jak i w przypadku polskich obywateli. Imię, nazwisko, jeśli chodzi o dzieci, no to musi być opiekun prawny, najczęściej rodzic. Potrzebne jest jedno zdjęcie, do dowodu, takie jak do dowodu osobistego. I tutaj na miejscu jest również pobierane przy tym numerze PESEL, pobierane jest od osób odcisk palca. Już pierwszego dnia wydawania numerów PESEL uchodźcom w Urzędzie Miejskim do pokoju numer 6. Ewidencja ludności i dowody osobiste ustawiła się kolejka obywateli Ukrainy. Przychodzą
najczęściej są z osobami, które albo tutaj mieszkają, albo znają ten ukraiński, czy komunikują się w języku angielskim, więc takie wsparcie zawsze mają. Zresztą tutaj na miejscu też pomagamy. Wniosek jest w języku polskim i ukraińskim, więc nie ma większych problemów z komunikacją z tymi osobami. Wniosek o PESEL dla Ukraińca przyjmowany jest natychmiast. W tej nadzwyczajnej sytuacji rząd odstąpił od sprawdzania podstawy prawnej do nadania numeru PESEL dla obywatela Ukrainy. Dzięki temu cały proces został maksymalnie uproszczony i skrócony. Safran Transmission Systems Poland szuka pracowników. Potrzebni ślusarze, operatorzy OSN, operatorzy procesów specjalnych, kontrolerzy jakości i monterzy przekładni lotniczych. Branża lotnicza wraca do formy sprzed pandemii COVID-19. To przekłada się na ilość zamówień, a żeby je zrealizować, potrzebujemy zasilić zasoby, przywrócić je do właściwego poziomu. Nad tym teraz intensywnie pracujemy, mówi dyrektor personalny w Safran Transmission Systems Poland Dagmara Schiller. Zachęcamy serdecznie do obserwowania naszych otwartych stanowisk. Publikujemy wszystkie nasze otwarte stanowiska w lokalnych miejscach, ale także wychodzimy poza nasz powiat. Serdecznie zachęcamy do tego, żeby śledzić nasze ruchy. Obecnie głównie rekrutujemy stanowiska produkcyjne. Z pewnością koleżanka za chwileczkę w późniejszej części materiału opowie o tym troszkę więcej, ale również wzmacniamy zatrudnienie w naszym dziale badań i rozwoju, który powołaliśmy w zeszłym roku. Prowadzimy rekrutację na kilka stanowisk pracy. Mamy otwartych kilka projektów. Przede wszystkim są to ślusarze, operatorzy OSN, operatorzy procesów specjalnych, kontrolerzy jakości i monterzy przekładni lotniczych. To może ubiegać się o pracę w Safran Transmission Systems Poland. Osoba, która posiada wykształcenie średnie, najchętniej wykształcenie średnie techniczne, ma podstawową znajomość rysunku technicznego. Poza tym kandydat powinien mieć umiejętność posługiwania się narzędziami pomiarowymi, ale oczywiście jesteśmy też otwarci na absolwentów i na takich kandydatów, którym zapewniamy możliwość szkolenia i rozwoju. Każdy nowy pracownik może liczyć na bogatą ofertę szkoleń. Zapewniamy szkolenie stanowiskowe. Każdy nowy pracownik przechodzi takie szkolenie, aby mógł też zdobyć odpowiednie uprawnienia i być przygotowanym w pełni do pracy. Zapewniamy też szkolenia rozwojowe, szkolenia, które pozwalają na zdobycie wszelkiego rodzaju uprawnień. No i pracujemy nad poszerzaniem bazy szkoleń, tak aby tutaj jak najszerzej móc kształcić i rozwijać naszych pracowników. Branża lotnicza jest uważana za jedną z tych atrakcyjniejszych na rynku pracy. Stale się rozwija i poszerza. Panują tutaj wysokie normy jakości oraz większość procesów jest bardzo dobrze wystandaryzowana. Poza tym nasza branża oferuje najczęściej i z reguły pracę stałą. Nie są to prace sezonowe, które możemy spotkać w innych branżach. Ponadto bardzo intensywnie dbamy nad tym, żeby nasz pakiet zatrudnienia był atrakcyjny, porównując inne miejsca pracy, więc mamy bardzo dobrze rozwinięty pakiet socjalny, pakiet związany z ubezpieczeniem, opieką medyczną, dofinansujemy posiłki dla naszych pracowników, zbudowaliśmy stołówkę pracowniczą, mamy atrakcyjny system premiowy, także to wszystko myślę, że świadczy o tym, że jesteśmy atrakcyjni. Proces rekrutacji w sędziszowskim zakładzie Safran potrwa dłuższy czas. Na każdy miesiąc mamy przewidzianą pulę kandydatów, pulę pracowników do zatrudnienia, więc prowadzimy ten proces w sposób ciągły. Kandydaci, którzy przesyłają do nas swoje aplikacje, mogą też je składać bezpośrednio u nas na biurze przepustek przy ulicy Partyzantów 29, są weryfikowani i umawiamy na spotkania już z bezpośrednimi przełożonymi. Na tych spotkaniach też mogą dowiedzieć się więcej na temat stanowiska pracy. Sprawdzamy też ich umiejętności, znajomość rysunku technicznego i po podjęciu decyzji kontaktujemy się z kandydatami co do złożenia oferty pracy. Z ofertami pracy można zapoznać się na stronie internetowej Safran Transmission Systems Poland i tablicy ogłoszeń przed zakładem przy ulicy Partyzantów w Sędziszowie Małopolskim.
Spore zainteresowanie mieszkaniami, które powstaną w Sędziszowie Małopolskim w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej. 15 marca na spotkaniu informacyjnym zorganizowanym w Szkole Podstawowej nr 2 można było dowiedzieć się m.in. kto będzie mógł z nich skorzystać i jakie są kryteria naboru wniosków. Pierwszy blok mieszkalny w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej będzie miał 7 kondygnacji i 42 mieszkania. Już niebawem zainteresowane osoby będą mogły składać wnioski o ich wynajem, poinformował podczas spotkania prezes SIM Podkarpacie Krzysztof Mazur. Na dzień dzisiejszy jesteśmy już na etapie zaawansowanego projektowania, złożonego wniosku o pozwolenie na budowę. Będziemy ogłaszać nabór już w maju, w miesiącu maju, dokładnie od 15 maja na zasiedlenie pierwszego bloku. A po niewielkich zmianach blok liczy 42 mieszkania, więc tutaj już jest to spora liczba. Myślę, że zainteresowanie, znaczy myślę, wiem, jest czterokrotnie wyższe. W trakcie spotkania przedstawione zostały m.in. zasady i warunki, jakie muszą zostać spełnione, aby skorzystać z oferty SIM. Począwszy od tych ustawowych zasad pozyskania mieszkania poprzez udział własny, a także na możliwościach tutaj finansowych spółki. Też to jest bardzo ważne, że spółka musi jednak sfinansować to. Aby rozpocząć starania o mieszkanie, muszą zostać spełnione 2 podstawowe kryteria. Brak jakiegokolwiek tytułu do własnościowego czy najmu na terenie inwestycji, tak, czyli tej miasta Sędziszów. To są kwestie podstawowe i kryterium dochodowe, które dzisiaj również przedstawimy, to są kryteria podstawowe, ustawowe, a reszta jest zatwierdzona przez Radę Miasta. Ile będzie kosztował wynajem mieszkania? Jest to, myślę, że pytanie na czasie, dlatego że sami mamy tutaj już duże wątpliwości, w jakim kierunku pójdzie przede wszystkim wzrost cen materiałów budowlanych, wzrost cen usług, a także oprocentowania kredytów, ponieważ ciągłe podnoszenie stóp procentowych w Polsce przekłada się jednak negatywnie na możliwości finansowania. Oczywiście dokładamy wszelkich starań, żeby to finansowanie, mówiąc tak potocznie, spiąć i żeby odbyło się to bez uszczerbku dla naszych przyszłych najemców, ponieważ tak jak nieraz podczas naszych tutaj wywiadów mówiłem, opiera się to na tanim najmie. Więc tani najem musi zostać zachowany i musimy dokładać wszelkich starań, żeby ze strony spółki sfinansować to przedsięwzięcie. W spotkaniu uczestniczył burmistrz Bogusław Kmieć, który powiedział, że budowa bloków SIM to odpowiedź na deficyt mieszkaniowy, z jakim od dłuższego czasu boryka się Sędziszów Małopolski. Ciężko jest zdobyć mieszkanie, kupić mieszkanie, wynająć mieszkanie, praktycznie graniczy z cudem. Więc gdy tylko ta ustawa weszła w życie, było to początkiem 2021 roku, podjąłem decyzję, aby spróbować w tą społeczną inicjatywę mieszkaniową, czyli w te formy pomocy, wsparcia rządu dla budownictwa wielorodzinnego nasz sędziszowski samorząd wszedł. Porozumieliśmy się wtedy z 6 innymi gminami województwa podkarpackiego i stworzyliśmy właśnie społeczną inicjatywę mieszkaniową Podkarpacie z siedzibą w Bogufale, czyli samorząd Sędziszowa i jeszcze 6 innych podmiotów. Do tego dochodzi również Krajowy Zasób Nieruchomości. Wynika to z ustawy, że w każdym SIM-ie przedstawiciele Krajowego Zasobu Nieruchomości również uczestniczą. Na początek, po przystąpieniu do SIM-u, złożyliśmy wniosek do budżetu państwa, do ministra rozwoju, w którym ubiegaliśmy się o kwotę, która pozwoliłaby na włożenie wkładu własnego do tej spółki. Otrzymaliśmy 3 miliony złotych z budżetu państwa, żeby mieć ten wkład własny do spółki, która właśnie się tworzyła. Również pozostałe samorządy z podobnym wnioskiem wystąpiły. Mówię o tych 6 samorządach, które tworzą tą spółkę. Także na początek kapitał tej spółki to jest 21 milionów złotych. Dodatkowo każdy samorząd może i powinien, i tak też czynimy my, może do tego wkładu własnego dołożyć nieruchomości i w tym wypadku pierwszą nieruchomość przekazaliśmy na SIM Podkarpacie. To jest działka 20-arowa.
działka usytuowana tuż obok boiska Orlik w kierunku zachodnim od tego boiska przy ulicy Wspólnej. Przyjmowanie wniosków o mieszkanie SIM rozpocznie się 16 maja i potrwa do 15 czerwca. W przypadku takiej samej oceny wniosku decydować będzie kolejność zgłoszeń. W związku ze sporym zainteresowaniem mieszkaniami w planach jest budowa kolejnych bloków. Marba Sędziszów po niezwykle udanym sezonie i zajęciu drugiego miejsca w grupie wzięła udział w turnieju półfinałowym o awans do pierwszej ligi. Rozgrywki odbyły się w dniach 18-20 marca w Mogilnie w województwie kujawsko-pomorskim. Siatkarki Macieja Lesia pokazały się tam z bardzo dobrej strony, jednak nie zdołały awansować do turnieju finałowego. W półfinałach zajęły czwarte miejsce. Marba Sędziszów w tym sezonie dokonała historycznego sukcesu. Po doskonałych rozgrywkach w grupie siatkarki uplasowały się na pozycji wicelidera tabeli. Dzięki temu awansowały do turnieju półfinałowego i miały szansę walczyć o awans do pierwszej ligi. W Mogilnie udowodniły, że znalazły się tam nie bez powodu. Wróciliśmy z turnieju pełnego emocji. Podkreślę, aczkolwiek wracamy mimo trzech porażek, wracamy z dumą i jak najbardziej w dobrych humorach, aczkolwiek w tym turnieju pokazaliśmy świetną grę, niewątpliwie duże zaangażowanie i sportową jakość, także wracamy zadowoleni. Wszystkie mecze były, powiem szczerze, bardzo wyrównane. Najbardziej żal nam pierwszego spotkania z gospodarzem imprezy, z Sokołem Mogilną, gdzie w tej breaku dopiero przegraliśmy 17-15. Widowisko piękne, komentarz zresztą pana, który prowadził speakerkę tam, prawda, podkreślał właśnie dużą jakość dwóch zespołów. Pozostałe dwa mecze również bardzo emocjonujące. Były momenty, że nas przeciwnik musiał gonić. My nadawaliśmy tempo, aczkolwiek kilka ustawień sprawiło, że niestety przegrywaliśmy kolejne sety, aczkolwiek podkreślę, że gra naprawdę mogła się podobać wszystkim. Trenerzy drużyn, które współrywalizowały z Marbą w turnieju półfinałowym, byli pod wrażeniem formy sędziszowskich siatkarek i przyznali, że obawiali się spotkania z nimi na jednym parkiecie. Słyszeliśmy, że właśnie, że nasz doświadczony zespół może tam zdecydowanie powalczyć i osiągnąć wynik bardzo zadowalający dla nas, aczkolwiek tak się nie udało. Ale tak jak jeszcze raz podkreślę, mówię, no sam udział w tym turnieju czymś wyjątkowym dla nas. Sam awans, prawda, który też świadczy o tym, że ten sezon był bardzo udany, drugie miejsce w drugiej lidze grupy czwartej. Także tylko się cieszyć i Pełna duma zespołu. Co planuje Marba Sędziszów w najbliższym czasie? Prawdopodobnie jeszcze jakieś 2-3 treningi, tak zwane roztrenowanie. Chwilę odpoczniemy później przez kolejne miesiące. Niewątpliwie będziemy chcieli się spotkać, żeby ten sezon również podsumować, prawda? I ewentualnie porozmawiać o przyszłości. Jestem przekonany, że większość zespołu, że ten trzon tego zespołu będzie dalej z nami, bo owszem, takie już wstępne deklaracje już padły podczas chociażby powrotu z naszego tego turnieju ostatniego. Także sądzę, że możemy z optymizmem patrzeć w przyszłość i zakładam, że przyszły sezon będzie również udany i może również będzie nam dane wystąpić w takim turnieju. Dużym wsparciem dla drużyny przez cały sezon byli wierni kibice, którym z całego serca dziękujemy, mówi prezes Marby Sędziszów Andrzej Szczypek. Dziękuję dziewczynom, prawda, bo to bez nich zawodniczkom, bez nich by nie było tego, co jest. Oczywiście dziękuję naszym kibicom, którzy w wspaniały sposób nas dopingują tutaj na naszej hali w Sędziszowie, aczkolwiek też są z nami zazwyczaj na meczach wyjazdowych, gdzie również poświęcają ten swój czas. Chcą być z nami, także bardzo nas to cieszy. Też duży plus dla nich. Chciałbym też podziękować trenerowi Maciejowi Lesiowi, który sprawił, że wszystkie elementy tej układanki były we właściwym miejscu, prawda? Że zafunkcjonowało to tak, jak powinno i wielkie podziękowania dla pana Macieja. Dziękuję wszystkim, którzy się przyczynili, sponsorom, bez których byłoby niewątpliwie bardzo trudno. Naszemu miastu, naszemu burmistrzowi. Dziękuję również za wyrozumiałość twojej rodzinie,
Zaznaczę, że naprawdę kolejne lata, kolejny okres, ten zimo, jesienno-wiosenny, prawda, spędzam poza domem, mówię o sobotach, także dziękuję im bardzo serdecznie. Przed wyjazdem na turniej półfinałowy drużyna spotkała się w sędziszowskim ratuszu z burmistrzem Bogusławem Kmieciem, który dziękował za sportowe emocje dostarczane przez miniony sezon, a także gratulował możliwości gry o awans do pierwszej ligi. Siatkarkom wręczył róże i życzył powodzenia. Przypominamy, Marba Sędziszów w turnieju półfinałowym uplasowała się na 4. miejscu. Do finału awansował Sokół Mogilno oraz drużyna z Węgrowa. Siła to kolejny utwór z jej debiutanckiej płyty Miłośnie, który doczekał się teledysku. Magdalena Białorucka-Ogorzelec Sędziszowa Małopolskiego opisuje go następująco. Każdy z nas ma w sobie siłę, dzięki której pokonuje wszystkie swoje słabości, walczy z nałogami, pozwala przypomnieć sobie o najważniejszych wartościach w życiu. Artystka była gościem rozmowy tygodnia w studio telewizji Sędziszów Małopolski. Zapraszam do jej obejrzenia. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnej rozmowie tygodnia. Dzisiaj moim Państwa gościem znowu jest Magdalena Białorucka-Ogorzelec, sędziszowianka. Tematem naszej rozmowy jest oczywiście teledysk, którego premiera miała miejsce 18 marca na kanale YouTube. Teledysk do jej piosenki Siła, która znalazła się na jej debiutanckiej płycie Miłośnie. Madziu, nagrywamy dzisiaj rozmowę w pierwszy dzień wiosny, 21 marca. Wiadomo, natura, wszystko budzi się do życia. A czy w Twojej głowie budzą się nowe pomysły? Jak najbardziej. Nie poprzestajemy na tym, co zrobiliśmy. Cały czas działamy, tworzymy. Naszym teraz głównym celem jest na pewno to, żeby wreszcie po całej pandemii zacząć koncertować na nowo. I taki też jest plan, aczkolwiek zaczynamy tworzyć nowe dzieła, nowe utwory, ja piszę nowe teksty i mamy gdzieś z tyłu głowy, że może za jakiś czas pojawi się kolejna płyta. Teledysk Siła, powiedziałem, wspomniałem na początku, premiera miała miejsce 18 marca na kanale YouTube, twoim kanale, prawda, prywatnym. Powiedz, co zobaczymy na tym wideo? Jak sama nazwa wskazuje, Siła opowiada o sile człowieka. Na początku w ogóle to przesłanie było takie dosyć proste. Uważam, że każdy z nas ma gdzieś w sobie taką zakorzenioną, bardzo mocną siłę, która pozwala nam na wiele rzeczy. Na spełnienie marzeń, na dążenie do celu, na zmaganie się z przeciwnościami losu, na, nie wiem, walczenie w ogóle jakby z samym sobą, żeby czasami pokonywać te trudności życia codziennego, zmagać się, nie wiem, z różnego rodzaju nałogami czy czymkolwiek innym, czyli już takie cięższe jakby rzeczy. I myślę, że każdy z nas ma w sobie siłę, którą po prostu musi odnaleźć, aby móc z niej korzystać, jeśli mogę tak oczywiście powiedzieć. I tak też jest to pokazane w teledysku. No właśnie, jaka historia jest pokazana? Przede wszystkim w tym teledysku wzięła chyba największa liczba ludzi udział, jeżeli mam być szczera. Nigdy nie udało nam się współpracować z tak dużą liczbą ludzi, a to dlatego, że głównie w teledysku byłam zazwyczaj ja i tam kilka innych osób, a w tym momencie to jest pierwszy teledysk, który wyszedł, gdzie moja osoba jest w dużo, dużo mniejszym stopniu pokazana i ujęta, chociaż jest bardzo istotna, a jednak wzięło górę jednak tutaj obsada jakby aktorska, prawda? Co pokazuje Siła? Siła pokazuje dwie historie. Historię ojca, który wyjeżdża z domu do pracy. Jest pracoholikiem, spędza niezmiernie dużą ilość godzin nad papierologią, w pracy i tak dalej. Nagle dochodzi do niego, że zostawił gdzieś daleko rodzinę, która za nim tęskni, co jest też jakby pokazane, zarówno córeczka, jak i żona. I w pewnym momencie znajduje w sobie siłę, która pozwala na to,
że zostawia wszystko i wraca do najważniejszej części w swoim życiu, czyli do swojej rodziny, która jest jakby no, najważniejsza, prawda? A ty jaką rolę masz w tym teledysku? Właśnie występujesz jako ta siła. Zgadza się, trochę jestem siłą, ale przede wszystkim jestem taką siłą, powiedziałabym, uduchowioną. Ponieważ ja uważam, że w większości przypadków jednak ta siła pochodzi odgórnie, prawda? Wiadomo, że każdy z nas będzie znajdował siłę trochę w inny sposób. Jeden właśnie tą taką boską, a jeden, nie wiem, z energii czy czegokolwiek innego. Jakby to jest zupełnie już własne jakby patrzenie na świat. Ja jestem taką uduchowioną postacią. Anielsko, powiedzmy duchowo, siłową, prawda? Jeżeli to tak można nazwać. I też jakby widać to, że ja jestem tylko pomiędzy tym wszystkim. Druga historia jest człowieka, który zmaga się z nałogami, głównie z alkoholizmem i znajduje siłę po to, żeby poprzez sport zacząć walczyć z nałogiem i wygrywa na końcu, dobiega na bardzo wysoką górę, która daje mu jakby też, żeby spojrzeć na to wszystko z góry, prawda, że marnował czas na to, na co nie powinien. Teledysk do piosenki Siła jest trzecim już na twoim koncie, zgadza prawda? Się. Pierwszy do piosenki Taki a Taki, później Manka Sędziszowianka, tak, ale śmiało chyba można tutaj stwierdzić, że ten ostatni właśnie, który miał premierę niedawno, jest chyba taki najbardziej profesjonalny z tych wszystkich. Myślę, że jak najbardziej. Przede wszystkim pod względem jakby samej realizacji. Poza tym, no, jak mówię, nieprzypadkowi ludzie, a aktorzy, z którymi przyszło mi współpracować i miałam ogromne szczęście. Kadra, która jakby to wszystko nad wszystkim czuwała. No i przede wszystkim efekty specjalne, które no, są właśnie, też tak. Jakby w pierwszym teledysku i dają, uważam, podnoszą jakby rangę teledysku o niebo. Powiedz mi, o czym w ogóle jest tekst piosenki Siła? Tak jak wspomniałam, jest o sile człowieka, aczkolwiek ja zauważyłam, że te teksty są bardzo takie, jeżeli mogę powiedzieć, dostosowujące się do sytuacji. Nie wiem, dlaczego tak jest, ponieważ one wszystkie są pisane trochę na fakt, tak bym powiedziała, trochę takie są moje, typowo, historyczne, tak powiedziałabym, że wszystkie rzeczy, które dzieją się w moim życiu, są opisywane skrupulatnie w tekstach, ale myślę, że one są na tyle uniwersalne, że każdy może dopasować je do swojej historii, czy do swojego życia po prostu. Niemniej jednak ja no, nie spodziewałam się, że to będzie kolejny tekst napisany w takim stopniu, że znajdzie niestety odzwierciedlenie dzisiejszej sytuacji, którą mamy na świecie, prawda? Zarówno Manka, która była napisana pandemicznie i nikt nie spodziewał się, bo to był sam początek, że to się tak wszystko rozwinie, a faktycznie jest, no po prostu tekst jest dopasowany idealnie do pandemicznej kwestii, do tego, że jednak była taka inna sytuacja i jak z niej wyjść, co jest w życiu najważniejsze i o jakich wartościach zapomnieliśmy, a o jakich powinniśmy sobie przypomnieć. Tak samo Siła była pisana głównie jakby, bo ja odnalazłam w sobie tą siłę, aby u mnie to było tak, że po prostu ja się zawsze bałam spełniać marzenia i faktycznie w pewnym momencie, w pewnym etapie swojego życia poczułam tą siłę, że po prostu powinnam działać, powinnam się spełniać, bo całe życie jakby pracowałam bardzo mocno na to, prawda? Ale tak jak mówię, w trakcie zauważyłam, że siła może mieć różne odsłony. A w momencie, kiedy jakby nagle na świecie mamy wojnę i jakby siła nagle stała się i zaczęła mieć zupełnie inne jakby znaczenie, prawda? Ponieważ myślę, że teraz jest bardzo ważne to, żeby każdy z nas odnalazł właśnie tę siłę w sobie. Jedni do walki ze złem, jeżeli to tak można nazwać. Drudzy do tego, żeby jakby znaleźć siłę, aby będąc w Polsce tak naprawdę samoistnie z dziećmi, na przykład bez mężów i tak dalej, jakoś przetrwać i żyć, i iść dalej i próbować jakby poskładać te wszystkie swoje myśli. No i my jako naród też, żeby jakby znaleźć siłę, aby pomagać, tak, w jakiejś możliwej dla nas roli, prawda, żeby to wszystko jakoś miało ręce i nogi. Więc mówię, ta siła znalazła jakby mimo wszystko inne zupełnie znaczenie, prawda, bardzo ważne. No ja sobie pozwolę przytoczyć właśnie moją opinię na temat twojej płyty Miłośnie. Według mnie to jest płyta, która zawiera piosenki, które są jakby odzwierciedleniem tego, co czujesz. Jest reakcją na to, co dzieje się w kraju, na świecie, prawda? To jest taki dziennik z życia Magdaleny Białoruskiej-Ogorzelec.
formie śpiewanej? Myślę, że jak najbardziej. To jest genialnie powiedziane, ponieważ powiedzmy sobie szczerze, jakby, no, ja nie piszę tekstów tak po prostu, że stwierdzam sobie dzisiaj, on napisze sobie tekst. To są bardzo mocne rzeczy, które gdzieś tam zdarzyły się w moim życiu i tylko w tych momentach piszę tekst, bo kiedyś próbowałam pisać po prostu i on przechodzi później metamorfozę w momencie, kiedy coś się dzieje faktycznie, bo ja faktycznie dopasowuję ją do danej sytuacji. I każda z tych piosenek ma odzwierciedlenie w życiu, tak? Głównie moim, ale tak jak powiedziałam wcześniej, też myślę, że w Państwa po prostu życiu, prawda? Zarówno Najjaśniejszy, który powstał po narodzinach mojego syna i jest dedykowany mojemu synkowi, jak i Prosty gest, który jest o tym, że po prostu ludzie zapomnieli o najprostszych gestach po prostu w życiu naszym, prawda? I faktycznie tak jest i to jakby wystarczy wyjść na ulicę i zobaczyć, no nie? Że jakby dużo się zmieniło i pamiętam dawniejszy świat, chociaż nie jestem bardzo stara jeszcze, to mimo wszystko no, było zupełnie inaczej, prawda? Tej dobroci, tej kultury, tego uśmiechu i takiego pozytywnego myślenia było dużo więcej niż teraz. Teraz wszyscy gonią, biegną. Jest taki, nie wiem, mam takie wrażenie, smutek i chaos trochę w naszym świecie. Jak w ogóle udało się pozyskać środki na produkcję tego teledysku do piosenki Siła? Bo myślę, że takie były potrzebne. Jak najbardziej były potrzebne, nawet ze względu na to, że tak jak sami tu przyznaliśmy, teledysk jest chyba najlepszym do tej pory, który wyszedł, pod względem przede wszystkim jakościowym, prawda, i wszystkich różnego rodzaju efektów specjalnych. I z tego miejsca przede wszystkim chciałabym podziękować Państwu ze względu na to, że w głównej mierze te środki pozyskałam ze sprzedaży płyt. I ja się nie spodziewałam zupełnie, że to na taką skalę będzie możliwe w ogóle. Tym bardziej, że wiemy, że w dobie dzisiejszego internetu i tego, że każdy z nas ma internet, telefon czy komputer, na topie bardziej jest Spotify, YouTube czy jakiekolwiek inne jakby portale streamingowe, a nie płyta. Tym bardziej, że no, dla mnie jakby to jest zupełnie coś osobistego, prawda, bo to jest mój dorobek jakby artystyczny i płyta w ogóle, czy moja, czy jakakolwiek inna, jak innego artysty, jest bardzo, bardzo cenna, dlatego ja na przykład uwielbiam mieć w domu po prostu płytę, aczkolwiek nie spodziewałam się, że sprzedam jej tak dużo, że będzie mnie stać na to, żeby wydać kolejny teledysk i że ludzie będą chcieli jakby ją tak masowo wykupywać, jeżeli tak można powiedzieć. Ale też jak zwykle mogłam liczyć na ogromną pomoc ze strony Urzędu Miasta na czele z panem burmistrzem Bogusławem Kmieciem, za co również dziękuję, bo jakby bez ich udziału na pewno by się to nie udało. Po raz kolejny mówimy, że teledysk do utworu Siła jest najbardziej profesjonalny z dotychczasowych. To zobaczmy, jak wygląda. Dałeś mi siłę, by walczyć jak lew. Dałeś odwagę, by nie czuć lęku. A spokój serc dałeś nadzieję, by lepiej móc żyć. Teraz wiem, którędy mam iść. Ktoś, kto jest wciąż obok, choć nie widzisz go. Dałeś spełnienie, że od chwili tej nic nie jest ważne oprócz niej. I chcesz krzyczeć, śmiać się w głowie. W najbliższy piątek będzie można posłuchać się na koncercie w Rzeszowie.
podczas którego usłyszymy niepublikowane dotąd piosenki. Zgadza się. Nie będzie ich dużo, bo nie chcemy zdradzać wszystkiego, ale oprócz faktycznie typowych piosenek, które znalazły się na płycie Miłośnie, będzie również można usłyszeć nowe piosenki, które tworzymy na kolejną, mam nadzieję, płytę. Koncert odbędzie się, tak jak wspomniałeś, 25 marca, to jest w najbliższy piątek, w Rzeszowskich Piwnicach o godzinie 20. Jest możliwość zakupienia już biletu. Wystarczy wejść na wydarzenie, które jakby jest u mnie na profilu w Rzeszowskich Piwnic lub po prostu na niezłąsztukę.pl, gdzie można nabyć bilety na ten koncert. Po prostu przyjść i kupić na miejscu bilet. Mam nadzieję, że będzie Państwa jak najwięcej i że będziemy mogli znów poczuć tą siłę muzyki. Dziękuję Ci bardzo serdecznie za to, że przyjęłaś zaproszenie na rozmowę do naszego studia w Telewizji Sędziszów Małopolski. Przypominam, moim Państwa gościem była dzisiaj Magdalena Białorucka-Ogorzelec. Dziękuję bardzo. Tylko pomóż mi.
krótką chwilę, że to ważne, żeby śpiewać. Czy ktoś kiedyś sądził, że wreszcie przypłynę? Będę skakać, tańczyć, biegać. Nikt nigdy nie myślał, że poczuję wolność, gdy są obok przy mnie dzieci. Nikt mi nie powiedział, że kim innym być mi wolno. Sobie samej wyjść naprzeciw, zmieniam się. Szczęśliwszą miał mnie, zmieniam się. Zmieniam się, by móc mi kochać cię. Thank you.
Dziękuję za uwagę i przypominam, że nasz program możecie Państwo zobaczyć również na naszej stronie internetowej pod adresem www.sedziszowtv.pl, kanale YouTube i Facebook. Drogi podatniku, już czas rozliczyć się z fiskusem. Masz na to czas do 30 kwietnia. Pamiętaj, że czas biegnie bardzo szybko. 1% podatku możesz przekazać nam. A teraz podsumujmy 2021 rok. Dzięki Państwa 1% udało nam się w 2021 roku zorganizować wyjazd do siedliska Janczar w Drągowej i spędzić tam niezapomniane chwile. W tym urokliwym miejscu czekały na nas warsztaty pszczelarskie, spacer bryczkami i ognisko. W ubiegłym roku dzięki Wam wzięliśmy udział w jednodniowej wycieczce do Zwierzyńca. Zwiedziliśmy tam ośrodek edukacyjno-muzealny Rostoczańskiego Parku Narodowego, a następnie wyruszyliśmy na pieszą wędrówkę ścieżkami przyrodniczymi parku. Wycieczka do serca Roztocza, pełnego zieleni oraz licznych zabytków, była fantastyczną przygodą. W 2021 roku Wasz 1% podatku przyczynił się do zrealizowania naszego największego marzenia, czyli wycieczki dwudniowej. Podczas pobytu na Lubelszczyźnie zwiedziliśmy Muzeum Narodowe w Lublinie i Ogród Botaniczny UMCS. Uczestniczyliśmy również w warsztatach muzyczno-plastycznych oraz w warsztatach w Regionalnym Muzeum Cebularza. Udało nam się też posmakować gruzińskich potraw w urokliwej atmosferze gruzińskiej restauracji. Przekazanie nam 1% swojego podatku to umożliwienie nam aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym. Dzięki Wam mogliśmy zorganizować wyjście do kina i wyjazd do Teatru Solskiego w Tarnowie. Serdecznie dziękujemy za Wasze wielkie serce i liczymy na dalszą pamięć i wsparcie nas swoim 1%.